W tym filmie pokażę Tobie, w jak prosty sposób wygenerować dowolne obrazy na social media, Instagrama, Facebooka, LinkedIna, używając darmowych narzędzi sztucznej inteligencji. Będzie to ChatGPT oraz Leonardo AI. Ja przejdę do Google'a, wpiszę tutaj Leonardo AI, następnie przejdę na stronę App Leonardo AI. Na samym początku zobaczysz właśnie taki ekran powitalny i musisz po prostu się zarejestrować, klikając Sign Up. Możesz się również zautoryzować poprzez Apple, Google'a, Microsoft, albo tradycyjnie podając adres e-mail, hasło i na ten Twój adres e-mail przyjdzie link potwierdzający założenie konta. Ja zautoryzuję się, ponieważ posiadam już konto, poprzez Google'a i tak prezentuje się główny dashboard Leonardo AI. Ja w tym filmie nie będę omawiał wszystkich zakładek i możliwości, które daje Leonardo AI. Skupimy się na wykonaniu zadania, czyli stworzeniu postu na Instagrama, grafiki na Instagrama. Aby stworzyć nowy obraz, możemy kliknąć w tym miejscu Create New Image bądź na Image Generation. Po kliknięciu na Image Generation mamy taki ekran, gdzie mamy miejsce, gdzie możemy wprowadzić prompt, czyli wiadomość tekstową, treść sugerującą sztucznej inteligencji, co ma być wygenerowane. Tutaj możemy wybrać jeden z wielu dostępnych modeli sztucznej inteligencji i w zależności od tego, jaki to będzie model, tak różny efekt na wyjściu otrzymamy. Z istotnych informacji tutaj mamy liczbę wygenerowanych obrazów, aczkolwiek im większa ilość tych wygenerowanych obrazów, tym jest większa opłata, na przykład tutaj 14 tokenów. I w wersji darmowej masz pewną liczbę darmowych tokenów, które przekładają się na liczbę możliwych generacji. I tutaj mamy również do wyboru proporcje i wielkość obrazu. I również w zależności od tego, czy to będzie wielkość 512x512, czy 1024x1024, ilość tokenów, jaka będzie pobrana z naszego konta, wzrasta. Natomiast wersja darmowa pozwala nam wygenerować całkiem sporo obrazów i są to obrazy bez znaku wodnego, więc nie musimy się potem w innych programach jeszcze bawić, aby usuwać ten znak wodny i w sumie łamać takie prawa autorskie. Ok, w tym miejscu możemy pisać prompt, ale co zrobić, jeżeli nie masz pomysłu na prompt albo jeszcze nie czujesz się pewnie w tworzeniu takich promptów? Wystarczy, że przejdziesz do ChatGPT. My w tym filmie skorzystamy z wersji darmowej 3.5. Ja klikam w tym miejscu ChatGPT i klikam, aby się zalogować. Ja korzystam z wersji płatnej ChatGPT, natomiast tutaj ten proces będzie wyglądał tak samo dla wersji darmowej, czyli po prostu wysyłam wiadomość do czata. Napisz dla mnie prompt, który tworzy grafikę na social media w temacie olejków eterycznych. Klikam wyślij wiadomość i ChatGPT generuje właśnie dla nas odpowiedź. Ja mam tu podpiętą wtyczkę Canva, więc podpowiem mu jeszcze. Nie, poproszę tylko prompt. I wpiszę treść, napisz prompt dla zdjęć przedstawiających olejki eteryczne i klikam send message. Ja będę chciał jednak 4 takie prompty i chciałem, aby były krótsze. I zostały takie prompty wygenerowane. Jeszcze poproszę ChatGPT, aby przetłumaczył je na język angielski. To też pokazuje możliwości ChatGPT w nauce języków. I gdy mamy takie prompty przygotowane, możemy po prostu je skopiować, przejść do Leonardo AI i prosto w tym miejscu taki prompt wkleić. Ja będę chciał, aby zostały wygenerowane 2 obrazy o rozmiarach 1024 piksele na 1024 piksele i klikam Generate. Obrazy są wygenerowane, możemy je oczywiście pobrać. Na ich bazie możemy także wygenerować wideo, co jest bardzo interesujące. Możemy je upscalować i edytować z użyciem Canvas. Natomiast ja pobrałem tylko te obrazy i jeszcze wykorzystam ten prompt. Klejam w tym miejscu, aby uzyskać inny styl generowania obrazu. Zmienię model sztucznej inteligencji z Leonardo Diffusion XL na Leonardo Vision. Klikam wygeneruj. Obrazy zostały dla mnie wygenerowane, jednak nie zaznaczyłem tutaj proporcji, więc jeszcze zaznaczę proporcje i poproszę, aby Leonardo AI wygenerowało dla mnie takie obrazy jeszcze raz, ale może wybierzemy po prostu kolejny prompt. Klikam Generate i w taki sposób możemy bardzo łatwo tworzyć materiały, grafiki na social media. W tym przypadku tworzyliśmy na Instagrama, używając darmowych narzędzi. Ta wartość tokenów, które mamy co miesiąc w Leonardo AI dla średniego fanpage'a wystarczy. Natomiast jak widać tutaj wygenerowało dla nas takie buteleczki z kamyszkami. Oczywiście możemy je klikając w Download Image po prostu pobrać. I w ten sposób mamy gotowe grafiki na nasze social media. Co więcej, te grafiki są indywidualne, więc nie będą się u innych twórców powtarzać i mamy do nich pełne prawa autorskie, ponieważ one bazują na bardzo dużej bazie różnych ilustracji, natomiast to jest zawsze miks i zawsze jest tworzona inna grafika indywidualna, indywidualny obraz. Serdecznie Tobie dziękuję, że obejrzałaś ten film. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, daj lajka, suba, komentarz. Jeżeli potrzebujesz więcej wiedzy na temat ChatGPT, tworzenia obrazu z użyciem sztucznej inteligencji, tworzenia animacji z użyciem sztucznej inteligencji, serdecznie zapraszam Cię do jednego z moich kursów. Linki do tych kursów znajdziesz w opisie, także linki do wideo, które opisują treść, która zawarta jest w tych kursach. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.